No cóż, rotacja już rozpoczęła się właśnie na karciance wirtualnej, jaką jest oczywiście Pokémon TCG. No, z czego co widzę, nowością też jest Open Builder, czyli jakiś Open In Builder, czy jakieś otwieranie przez Buildera. No już też, jak można zauważyć, pojawiły się też na Limitesie karty wersji angielskiej. No oczywiście jak na razie wszystko oparte póki co o japońską metę. No ale w końcu mamy już przetłumaczone. Też finalnie Friendship Puffin nazywa się Buddy Buddy Puffin. Ale dzisiaj przyjrzymy się chyba deckowi, którym ciągle gram. No nie da się oszukać. Chyba gram już od 2 lat, a trzyma się chyba z tych wszystkich, których zbudowało do tej pory chyba najlepiej i chyba najczęściej jest ogrywany. Mowa tu oczywiście o Giratinie Faustar, która utraciła możliwość niestety blokowania abilitek. No, trochę szkoda, bo byłoby no naprawdę ciekawie. Ale za to zyskuje kilka no, nowych rzeczy. Tutaj, jak można zauważyć, dużo się tu nie zmieniło, jakby na to nie patrzeć. Jedyną nowością, jeśli chodzi o Pokémony, no to jest no właśnie Iron Leaf z abilitką Rapid Vendor, który oczywiście polega na tym, że jeżeli wystawimy tego Pokémona z łapki, no to wtedy możemy go zeswitchować i ten może brać energię z podpiętych Pokémonów. Karta ta jest odpowiedzią oczywiście na takie buildy jak Charizard czy Roaring Moor. Ale tutaj nacisk na Charizarda, no na to, że Charizard ma weakness na trawiaste i wtedy mamy 360. No normalnie używa Priest Edge, który wali za 180 i w następnej turze nie możemy tym Pokémonem atakować, coś za coś. Ale na powalenie jednego z Charizarda jest wystarczające. Ma to dużo sensu, tym bardziej, że tutaj dodana została dodatkowa trawiasta energia, bo dotychczas grało się 3. Też to ma sens, bo no nie musimy wtedy zużywać Star Requiem, tylko po prostu walimy właśnie Iron Leafsem, o ile on się nie sprajzuje. No oczywiście nie przez Nestbola, ale przez właśnie. Czyli nawet jeżeli go użyjemy Nestbola, to możemy zawsze użyć tego Mirage Gate'a, czyli to, co się nie zmienia. Tak, no właśnie. I tutaj niezmiennie, tutaj nawet Manaphy dalej jest. No z tych niezmiennych rzeczy to mamy tutaj Corores i Boss. Tutaj można zauważyć, że w tym buildzie tutaj większy nacisk jest na Iono niż Roxanne, no bo nie ma Puffa, więc Disrupt przeciwnika nie wchodzi już w grę. No może też tak nie do końca Disrupt, ale Roxanne po prostu bez Puffa no nie jest aż taka silna, no zwłaszcza jak mamy Goldengo, który może zawsze dobrać jakieś karty, aczkolwiek no, ma to ten Disrupt trochę sensu, o ile no, natrafi dosłownie na martwą rękę. Oczywiście niezmiennie 4 Mirage Gate'y. Tutaj już wcześniej się pojawiał już większy nacisk na Nestbole, no bo nie ma V-Passów, więc tutaj jeżeli chcemy większe Pokémony mieć, takie jak Cramorancik na początku, czy na przykład Giratinę, no to musimy skorzystać z Nestbola. No tu mamy 3 switche, no klasycznie do switchowania. Poków, tu mamy Super Roda do wtasowywania. No, tutaj mamy właśnie item, który zastępuje po części Battle VIP Pass i jest lepszo gorszy, chociaż no bardziej jest nastawienie na lepszy. Mowa tu oczywiście o Buddy Buddy Puffin, który pozwala nam na wyciągnięcie 2 Pokémonów na ławkę, oczywiście do 70 już życia. Tutaj możemy na przykład z tego wyskorubać na przykład Confi oraz Manaphy. Więc tak jakby większe Pokémony to tak Nestball albo łapka. Counter Catcher do zbossowania. No tu też są normalne bossy. To coś się zmiło. Pokegear do wyszukania jakiegoś supportera, no w szczególności Corolesa, ale zdawa się, że też ten Coroles będzie z Pokegearem przy Flower Selecting. Tutaj odkurzacz, żeby przyspieszyć trochę Lost Zone'a i ewentualnie wyrzucić przeszkadzający item lub też stadion. Tutaj mamy Ace Packa Prime Catcher, którego by się udało nawet zdobyć, który oczywiście pełni taką samą funkcję jak Cross Switcher, tylko że jedną właśnie kartą i polega właśnie tak samo jak Cross Switcher. Bossujemy Pokémona przeciwnika, no i zmieniamy też swojego. No i tutaj też nowość Rescue Board,
na konfi, żeby można mieć darmowy retreat. Temple of Simon, który jest odpowiedzią na nową energię, jaką jest Mist Energia, która właśnie może zablokować nam Star Requiem. No i tutaj cztery ary psychiczne, cztery wspomniane wcześniej trawiaste, trzy wodne, no i trzy rzetki, co zaskakujące. Zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce. I mam nadzieję, że Giratina dalej będzie silna i zapisze się w historii jako jeden z najlepszych deków. No dobra, lecimy. No tak, jak można zauważyć, ja mam już wyższą rangę nawet. Raczej spotkamy już trudnych przeciwników. Mam nadzieję, że Giratina będzie się też tak samo grało fajnie jak zawsze. No zwłaszcza, że miał takie dobre wyniki. Właśnie na Giratinie, tylko no wiecie, że wymagała trochę odpoczynku. Zresztą już nawet kupiłem te karty, których mi brakowało. No i tak, mamy całkiem dobrą rękę. No, Leaves teraz mi nie będzie potrzebny. Ale za to mamy Nest Bola. Zobaczymy, na co my tu gramy. Oho, co to? Waking Wake. No, tu czy mamy tylko coś nowego? Aha, no tak, on zaczął pierwszy. To jest ten Waking Wake. On chyba widzę, że za każdą kondycję wali dodatkowe 120, więc chyba tutaj nie bez powodu jest też Brood Bonnet. Czy on może mi ciachnąć 240? Znaczy tak jak mówiłem, mamy całkiem dobry start. No, dobra, 220. O! Wow, wow, wow! Mamy to, mamy to! Mamy, mamy! Body, body, puffin! Co ja potrzebuję bardziej? Greninja. Dobra, Greninja mi będzie bardziej potrzebny. Musimy coś tam wyrzucić. Oho, mamy. Mamy to. No dobra, robimy Flower Select. O, kaczuszka będzie mi bardziej potrzebna. Tylko brakuje. Pyk, pyk. No i se tu robimy jetkę. Tylko fajnie by było, jakby był Koroles. Jest! Jest, Koroles! Jest impreza! No i co ja będę potrzebować? Na ten jetki, na ten on... I, no, sobie jak już wyrzuciłam jedną... No i 110. Bo on potrzebuje Ancient Kapsułę, żeby mnie zatruć w sumie. Więc to jest dość istotne. Czy on jeszcze potrzebuje wolnej energii? No i właśnie Ancient Booster Capsule. Ale on chyba ma Sadę. I to jest właśnie... Dobra, no jak na razie przeciwnik ma burzy mózg. Tak, potrzebuje wody energii, potrzebuje chyba Sady, no i przede wszystkim będzie potrzebował, no, albo Ether Vessel też można. Jak najbardziej jeszcze jak. No i on tylko potrzebuje tego Ancient Booster Capsule. A. No, tutaj akurat tak jakby XP Share nie wypadł. Tak, no i ma. No i mnie podtruje. No jarwen, la! No tu mamy deck na Waking Wake'a. Oho. Bieście, oja! Że to tak na hita strzelę. No i mam już kaczkę u dupi. Teraz muszę znaleźć Mirage Gate'y.
Na razie nie wywalają żadnych Mirage Gate'ów. No jeszcze jeden Waking Wake. No, znaczy, kapsuła też go chroni. Przed podtruciem. A, czas i tak odzostanie tu kaczuszkę. A on ma nie ma counter catchera. Tam Leafsa chyba tak, że odpaść. Czy użyję Leafsa? Czy jak na razie tak muszę najpierw ewolucję. Czyli mogę użyć odkurzaczyka. Czy Temple of Simons będzie mi potrzebny? Maybe. No bo wtedy on nie zaatakuje. Zrobię sobie Corollesa od razu. Jest Mirage Gate, jest Switch i chyba wezmę kolejnego Corollesa, dobra. Użyję Mirage Gate'a, aha. No i wleci sobie tu pan Giratina. Znaczy tutaj nie ma znaczenia, czy będzie bez odkurzacza, czy nie. O, cześć Luna. Bo i tak ja wejdę tutaj ze Switchem. I se walimy. No tak, żeby nie było łatwo. I pyk. Znaczy teraz tak jak mówię z Luną. O. O. On se tutaj potepnie, co to graniczy. Znaczy on i tak chce, że zrobił tu bez sens, bo ma na fi. Nie, se weźmiemy. No jeszcze jeden Corollesa, tu jeszcze jedna energia. Czyli mogę jeszcze zrobić tak. Ultra Ball. Zdejmę na przykład z tego Ancientowego. Nie wiem, czy Leafs teraz jest potrzebny, no bo on chyba i tak by nie zbił mi tego Pokemona na hita, więc chyba można by się tego Leafsa pozbyć jak na razie. Nie jest. Przewidział, że halo, ale tam jest Manaphy? LOL? Czy on byłby gotowy? No i co? Zrobić granicze, tak? Czy jak? O, oh, Master Ball! Interesujące. Ale on chce tak nam pustego. Jono! O jest! Ty zrab ręki! Aha, Prime Catcher, lol. Znaczy, wędka by się przydała w sumie. Wtasuję sobie to. No i tak, o nie, tylko nie to! Jeden temperow. No i co teraz? Żywie, że mam. Czy wiecie, mogę jeszcze użyć Iona, mogę jeszcze użyć Prime Catchera. No i co teraz? Greninja, tak? I co? Ale mam za to Mirage Gate. I sobie nała. Czyli tak, zrobimy sobie wędkę, pokaczkę i tego. No i sobie zrobimy bossa na tego naładowanego, tak? Zobacz. No i tym razem zrobimy tak oszczędnie.
No, nie ma mista jak na razie. No i jest. Ale widzę, że dalej się fajnie nią gra. No, bady bady puffin jest. Czy ja mam czekasz? No, jest klops, bo... Czyli tak był... A, bo zaraz, bo on zrobił odkurzacz i dlatego mogłam, bo... Też mi zrobił chyba... Moją... Swoją... przysługę. Aha, tu jest klefar, czyli to jest chyba taki nowy odpowiednik trochę... No bo wiecie, bo tam nie ma spicy curry. Więc to jest ten klefar. No i Sada's Vitality, dobra. Se tu naładujemy. Ej, chyba mi znokautuje już. A nie, jeszcze nie! LOL, jeszcze mi nie znokautował. A myślałem, że mnie... Dobra, czyli poddał się oponent niestety, bo nie znokautował. Myślałem, że mnie znokautuje, a jednak nie. No dobra, na kogo tym razem natrafiliśmy? Bo był teraz nowy deck Waking Wake, to może... Dobra, na przykład takie orzełki. Chociaż i tak będzie mi... To co się też nie zmieniło, to i tak będę drugi. Znowu przepiękna ręka. Po prostu... Jak marzenie. To na co tym razem gramy? Czy możemy też skrobać tam dwa konfy? Co tam przeciwnik da? Aha, Ancient Box. A, do Ancient Boxa będziemy jeszcze przechodzili. Więc też będzie film o Ancient Boxie. Co jakiś Ancient Box to jest? Też przejrzymy się Ancientowym Pokémonom. One są chyba najbardziej interesujące. Znaczy, też mieliśmy duże szczęście, bo mogliśmy jeszcze dostać Flushermatera, który by zablokował mi konfi na Ament. Ale no też by to dużo nie zmieniało, bo w sumie mam Corralesy. Trzeba też pamiętać, że on atakuje 10 za... No to tak, od razu użyjemy sobie bady-bady. Puffin po dwie konfi. No i lecimy. Flowers selecting. Czyli bady-bady puffin mi nie będą potrzebne. Aha, dobra, to użyjemy sobie od razu Corralesa. Aha, weźmiemy to wszystko. No niestety będzie trzeba zrobić retreata. Tu jedna giratina już leży, a... No to co zostaje? No to graj. Znaczy... I tak konfi mi... zbije w sumie.
trochę to jeszcze nam zajmie za nim. Aha, to jest Explore Guys. Czy on będzie wybierał sobie dwa? No i resztę wyrzucał. Czy to jest Ancient Box? Tak mi się wydaje. No jakby był jeszcze Koraidon, to już w ogóle... A, no tak, to jest Ancient Box. Tutaj widać, że to jest inny wariant, bo tu jest z Jet Energią. Też finalnie się zdecydowałem na taki ruch. No i to jest drugi Rank Moon. Czy on i tak mnie znokautuje? No nie jest w stanie znokautować jeszcze na tym etapie Giratiny. A już ma 200, czyli... No ale dużo to jest... To jest do powiększania też przede wszystkim. Dark Patch. I tak sobie... Znaczy mogę jeszcze ruszyć z Iron Ron Leafsem. Siadam sobie. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dobra, no to wystawiałaby kolejną konfi. No dobra, zapomniałem, żeby tą Giratinę jednak. Ewoluujemy. Mamy Flower Selecting. To jest trochę trudny wybór był. Ale dobra, Conceit karty robimy. O, jest! Mamy najlepszego przyjaciela, jaką jest. Roxanne nie będzie mi... Chyba prędzej wezmę dwa super rody. Roxanne nie będzie mi jak na razie potrzebna, bo to nie jest ten etap. No i sobie wędkę zrobię. Następnie użyjemy Mirage Gate'a, żeby tak pyk, pyk. Czy Iron Leafs mi będzie potrzebny na ten moment? Chyba... Let me guess, pomyślę. Ale tak, robimy sobie tu Lost Impact. Czy tak, to jest trudny. Że to jest One Prizer, jest, no jednak. Że nie zdziałam. No, to jest Iono. Potrzebuję więcej takich. Dobra, Nest Ball. Jeżeli jest tu Koraidon, no to na pewno będzie Ancient. No, Rank Moon Baby akurat ma tu trochę więcej sensu na Giratinę, no bo jednak on byłby w stanie za... Aha, Flushmatter! To jest Ancient Box! Tylko wiadomo, że... Flusher. O nie, załatwi. Czy podeptać energię? Nie. Jak na razie nie. Czyli zrobię odkurzacz na Pokegirze. Dobra. I wywalamy to. I robimy sobie Iono. No i Star Requiem. No dobra, mamy kolejnego switcha. No ale możemy jeszcze zrobić jeszcze inny numerek. Stary numer jak świat. Numer z gry ninja, ale... Nie wywaliliśmy żadnej wolnej? Nie wywaliliśmy. Tak trochę mi tej Giratiny i tak szkoda w sumie. To jest ten Flushmaster, który...
Flushmarer, który no właśnie ma no, 4 Baby Rowing Moony wchodzą. Czemu nie ma Jodo? Też może tutaj być mocny disrupt net. No, Flushmar akurat blokuje, więc wtedy nie będę mogła użyć Concealed'a, jak wystawię Greninja. A czy to jest jakaś przeszkoda? Pytanie zasadnicze. Mam dwie wędki, więc niekoniecznie muszę używać Greninja. O, i to jest ten Explore Guys, który właśnie dyskarduje, dzięki czemu właśnie Lady Rying Moon może walnąć więcej. Ciekawe. No, tylko jak... Bo to jest... Mógł użyć tego dużego. No bo kosztem wiadomo czego. Ale czasami warto użyć też dużego. Rying Moona. No i co teraz? Przecież mój atak zużyty, no może mi to przeszkodzić konfi, no jednak konfi ma tu deseczkę. Znaczy, później może wejść nawet Sablej. To już jest taki etap, w który wchodzi Sablej. No jest trochę bez... Okej. Ale miałem taki eksperymencik. Mirage Gate Pick. Drugi leć tu. Nie potrzebuję wtedy karty. Ja po prostu zrobię tego Moonlit Knight. Czyli tego walmy i tego z energią walimy. No, widać, że tu się musi nakombinować. No i kaczka w prajzach. O, Cramorant się znalazł. Właśnie, bo uświadomiłem sobie, że... Właśnie sobie... A to też trochę chodzi... A, Pokestop, dobra, czyli zakręci. No to Temple of Simons może zabawiać jego rzetki. Ancient Drum, to jest właśnie... Że tyle, ile Ancientów, tyle bierzemy kart. No, jak na razie różnie bywa z użytecznością. No i co teraz? No ma 13 gadi, 17. Dobra, Pokegear. No to już jest... No, czy znajdzie Sadę? Znajdzie! O, to widzę, że odgra Squawka. Ciekawe. Znaczy, on ma tu dużo sensu, ten Squawka Lidi, bo wiecie, no bo możemy wywalić więcej tych niepotrzebnych Ancientów. Dobra. Już jestem. Zdążyłam! O, wow! Ha, ha, ha! O! A! No dobra. Lover Selectic. Czy Alifsa potrzebuję? Chyba nie. A nie. Użyjmy go. No to zagramy go z ręki. Chcę użyć tej. No tak. Oj, ja walę za 360, dobra. Ała. No tak, proszę. Ała. A tam dwie energie poszły. No i co teraz?
No dobra. Ninja znokautowany, może tu nawet... Ale faktycznie to tak działa. No nie wiem, jak go użyć. Czy ma sadę? Czy wydropi się sada? No bo w sumie tak ma już... No znowu, fart. Zakręcę pokę stopy. Wow, switch card. Też mam mało, spokojnie. No i co teraz? Burza mózgu. No to leci Iron Leaves. Chyba mu wystarczy, taki się daje. Nie jestem ten, na, ale zrobi sadę i zrobię. Znaczy już jest na etapie jakiegoś super mocnego dekautu. Znaczy jeszcze można zrobić ty stary numer jak świat. No bo tutaj... Ding your next turn. No chyba, że się tak... A, palpat. No to sady z... Czy mi zbije tego Leafsa? A, że mi zbije. O włos! A czy możemy zrobić sobie taki numer? To zrobię Flower Selecting. Czy boss jest potrzebny? Nie, ale Nesbol prędzej. Ha! A następnie retreatik. I walimy za 360. Też tak można! Ja nie mogę, Iron Leaves! Ja! Ej, a jak on ma źle, powiem? No jest on w dupie, no bo ma Green Ninja, no. Ile on ma tych kart? Jakieś poki ma? Czy ja mu poki wszystkie wykipotowałem właśnie? O rady, przecież ja mu wszystkie cztery Rank Moony zbiłam, więc on jest... Aha, ale wchodzi ten drugi. No ale nawet jak on ma tego Ancient Booster Capsa, to... No nieciekawa sytuacja. A, bo to jest Rank Moon chyba. Bo tam... Chyba to jest po prostu deck na Rank Moona, w którym tam są baby. Wszystkie baby poszły. Ale spokojnie, zwędeczka. Elcia, spokojnie. Znaczy zrobię jeszcze numer z Prime Catcherem. Eli! A wiem, że chcesz się dadzić. No taka kurde, no. Jest dupa, bo... Ale on mnie załatwi. No. Udało się jednak. Czy jednak się udało? Ela? No, nie zbije, tak? A nie by było, jakby była jeszcze ta wędka i Rushgate w Gretisie. Czyż... potrzebuję wędki, tak? To jest to sobie, tak? Fuck it.
No nie uda mi się, kurde. Znaczy tak, zrobiłem sobie kremoranta w sumie. Ale wtedy dojdzie do drowa. Znaczy ma bossa. Jest wędka, dobra. Ma bossa. Ale bardzo... Znaczy ważne dla mnie będzie to są... Ciekawe, czy on gra w ogóle jakieś bossy, bo chyba widzę, że nie widziałam bossa w ręku. Aha, więc tak. Counter Catcher. No, ale... A nie, zaraz, przyszedł wygra. No, jednak mnie przywietrzył. A nie! To nie! Doszło do remisu, kurwa! Ja mogę już tam naładowaną. Ale doszło do remisu. Sudden death mode. Ale jazda. O kurde. Pierwszy raz w życiu doszło do remisu. To jest Drawing Moon. Aha, on i tak idzie pierwszy. Nie! No jednak mogę przegrać. No bo jest na ten moment sytuacja z kategorii do dupy. Why? No nie zadźga. Niedobrze, ale death hand. No to jest... A to jest na Roaring Moon. Dobra, myślę, że to jest shitbox, ale Roaring Moon to jest... Dobra. A to jest też niedobrze. No też widzę Flush Madner. Jak nie wyjdzie mi Koroles, to to jest to już... w dupie. Dwa ma. Ha, zrobił mi fluszmara. No nie. Kurwa mać. Jestem w dupie, dobra. Ale tak nie zrobię konfi, tak? Co ja mogę zrobić, kurwa, to jak... Po co w dupcie mnie mogą... No dobra, ja już wiem, że już po mnie. Jak ma sadę, to już wygrał. No, Dark Patch też. No, w sumie racja. Ach, no dobra, on już wygrał. Bo nie...
Czy to będzie sadę? No, że zero. No. Lulu zero. A ciągle jestem flush matter. Dobra, Temple of Simon. Ja jestem... Kto to mi to tak potasował? Masz sadę i wygrałeś, no kurwa. Nie ma sady? Czy nie ma energii, czy co? O, Ionos. O, dziękuję ci, dobra duszyczko. O! I ma sadę, czy nie ma sady? Okej, mamy Buddy Buffin. Dalej. Kororas Experiment. No dobra, mamy kaczkę, ale co z tego? No i ona się przyda, no i... nie, może nie. Znaczy i tak nie mogę zaatakować Kormorantem. No dobra, 20. Chyba jest duża szansa, że to wygram. Masz sadę, już wygrałeś, tak? Ach, chyba on się nie może dokopać, coś czuję. Nesbo, tak? No dobra, to ja sobie tego Greninja dam. Mamy Concede Card. Czy kaczką i tak nie mogę atakować, nawet jeżeli mam... O, jest Giratina. Dobra, 20. Dobra. No dobra, jeszcze ja raz walnę Scratcha i kuźwa wygrywam, tak? Chyba, że ma sadę. Nie spodziewałem się, że przeciwnik może aż tak zbrikować. I to jeszcze na Roengmunie. No dobra, a to już walę ostatnie 20 w sumie. Różnicy nie widzę w sumie. Yeah! Graliśmy z sadę defa. Przeciwnik się zbrykował! To na dziś wystarczy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.